Dobra, ready? Po trzy lecimy. Raz, dwa, trzy. Siema YouTube, następne informacje dotyczące naszego supi serwerka, tak, a więc nie ubierając bawełnę, tutaj wszystko bawełnę, tak się mówi? Powiedz mi, tak. Czy jesteś Polakiem wielkim w Irlandii, dobra. No to na spontanie wszystko idzie, więc wybaczcie, jeśli się trochę zjełkamy, czy kurwa, mam serduszko na mordzie, jeśli się zjełkamy, czy coś, w jeden. I no to lecimy. Ja zaczynam, więc wspomnę o trybie serwera. Wszyscy pisaliście w komentarzach płotki, koksy i inne gówna, które już były. Więc ja wam powiem tak. Nichuja na bliet! Nie będzie potek, nie będzie koksów. Dlaczego? Będą zupki. Powiecie, zupki, what the fuck, ale czemu? Bo zupek jeszcze nie było, tak? Trzeba prowadzić coś nowego, no bo jeśli to zrobimy easy HC jakieś kurde na płotki albo hardcora z banem na chili, no to się powtórzy, tak? Po co macie iść do nas? Grać tam, gdzie możecie grać gdzieś indziej, tak? Co my wam innego zaoferujemy, jak nie to samo? Teraz dlaczego zupki? Na szybko wam powiem, a więc tak. Ja sobie mniej więcej zapisałem w notatniku, co wam kurde, tak, najważniejsze rzeczy powiedzieć, tak? Zupki. No to jest coś, czego jeszcze nie było, tak? Będziemy pierwszym serwerem, który zrobił coś takiego na poważnie, powiedzmy. No i dobrze, tak, bo no ja wam powiem, że kurwa... Jest 13, ja o 7 poległem spać, bo siedzieliśmy nad serwerkiem już chyba drugą noc. Więc no, a więc tak, dlaczego ta rozgrywka będzie ciekawa teraz, się powiecie? No tylko zupki, klikanie prawym i bicie lewym, tak? No i właśnie nie. Jak zapewne dobrze wiem, połowa oglądających mnie, już 1/3 oglądających mnie, bo sobie poszły. Pamiętają, jak DNC wprowadziły się koksy i przechodziło się z potek na koksy, zgaduję. Nie pamiętam, która to była wersja Minecrafta, ale... Nie wiem, przybliżeniu chyba 1.5 gladar, nie? Coś takiego. No, coś takiego, 1.5, 1.4, coś takiego, tak. Mhm. No to będzie właśnie takie samo przejście, tak? Po prostu połowa nie będzie ogarniać i to będzie właśnie fajne. Jak pamiętacie dobrze, jak jedliśmy te koksy po raz pierwszy, to ja miałem tak, że z gildą ustaliliśmy, że je się go na pół HP. No, co, że wszyscy lizali, ale na pół HP się go je, bo się go oszczędza, nie? No i kurde, to było coś fajnego, tak? Nikt nie ogarniał, była potyczka, nie było najlepszego, powiedzmy. A teraz na te koksy, kurde, każdy jest najlepszy, każdy jeje, kurde, na 10. No i jest coś, co jeszcze zbliża, ale nie ma tego kuty i magii, czajcie, ziomki. No i lecąć dalej, będzie rywalizacja, kto jest najlepszym, będzie, no to będzie na poziomie, nie to co na koksach teraz, tak? Czy tu będzie coś, że ktoś jest lepszy od ciebie, no bo jak Glodara ścisnę na zupki, tak? To jest pewne. No. A on będzie miał po prostu coś takiego, kurde, ja chcę z nim wygrać i nie wiem, pójdzie nawet już na jakiegoś highplaya i będzie ćwiczył. To po prostu wrócą te takie dodatki do tego Minecrafta, które kiedyś po prostu znikły, znaczy które znikły po czasie, tak? Jak już wszyscy się przyzwyczaili do tych koksów. No i no dobra, kurde, wspomniałem o zupkach, to teraz Glodar lecisz, ty co będzie z setami? No to sety... Enchant seta 4-3 będzie zablokowany całkowicie, już nie będzie tego. Będzie można maksymalnie mieć seta 4-2, tak? Czyli Protection 3, Unbreaking 2. Więc. 3-2, jest... 4-2. A chuj z tym. No i chodzi po prostu o to, że no jak już on wspomniał, będą zupki, tak? Czyli po prostu. Klepa by za długo trwała, jeżeli by po prostu był set 4-3 i to po prostu by sensu nie miało, a o to tutaj chodzi w tym serwerku, że kopiecie szybko, idziecie się klepać. Więc, dokładnie, ponieważ chodzi o zbalansowanie, tak? No. Wszystkiego, kopania, setów, wszystkiego. I tak samo usunęliśmy całkowicie fajerkę z miecza, więc fajerki nie będzie, bo później byśmy musieli włączyć potki, tak? Czyli ten, a to po prostu... No, na fajera, a my nie chcemy tego robić, po prostu chcemy całkowicie potki usunąć. I kolejna rzecz, to w mieczu będzie tylko i wyłącznie sharpness 3, tak samo jak w protection. Więc żadnej ostrości 4, 5, 6, 10, 20, 80 nie będzie. Będzie można maksymalnie mieć trójkę. No to... Chyba, że nagramy filmik zabijania sharpnessa 1000. No. Dalej. Dobra, no to teraz ty chyba, tak? No tak, no jeszcze dodam, że crafting jak setów będzie zablokowany na jeden dzień. Po starcie, tak? Startujemy jeden dzień, nie będzie jak setów, tak? Żebyście trochę się podrzucili i w żelaznych latali, jak już maksymalnie. Okej. Okay. Gildie to samo będą mogły powstać jeden dzień po starcie. No i kurde, dawaj, nawijaj ty teraz kit VIP-y, nie?
No to kit VIP i inne tego typu, jakiś kit Etykit, Twitch będą zablokowane do powstania pierwszej gildii, czyli po prostu po pierwszej gildii od razu włączamy te wszystkie kity. No No. dokładnie, żeby po prostu każdy na pierwszy start serwer, znaczy pierwszy dzień serwera musi być na poziomie, tak? Wszyscy mają tak samo zaczynać. Nie będzie No, oczywiście, równowaga. dokładnie, u nas nie będzie żadnych pandorek, jak już mamy coś wymyślić, to coś swojego, ale to i tak będzie wyłączone po prostu na jeden dzień. Równowaga, każdy startuje tak samo, tak? Jedynie co to chyba, kurde, mogę wspomnieć o VIP-ie, który jedynie co to będzie miał komendę slash spawna, grać nie będzie, tylko tu nie będzie równowagi, ale to jest nic po prostu, tak? I No to możesz sobie w każdej chwili różkę skraftować, to nie będzie dokładnie, jakiś będzie też trudny różka. crafting. No to teraz przejdę Więc. też do takich rzeczy jak antynóżki, tak? Od poziomu 50, jeśli będzie się podczas PvP, to wiesz co? Choć blada zaprezentujemy w sumie na szybko. To po Dobra. prostu. Kurde, kilok mam jakiś. Czekaj, ja się tam gdzieś ten. Aki. Dobra, chodź tu. No dawaj. No już kupiłem się, już tutaj to się zagoi tu źle. Dawaj 50 znajdź i po Jest tu. prostu. No jesteśmy, czekaj. I po O, prostu wypuszczam. GM0 wpisz. GM. No. Ja sobie klocki wezmę jakieś. GM0. Po prostu na tym poziomie, jak się uderzymy, nie będziemy mogli się po prostu koblować, tak? Nie będziemy mogli ci nóżek walnąć. No i to w sumie jedna z takich fajnych nowości będzie też. I myślę, że uprzyjemni po prostu grę, tak? Będzie się fajniej grało. No i co jeszcze możemy dodać? No, Ja Glodar może o może perełkach spawnować o wspomnę. perełkach, No. dokładnie. No to perełki, zamiast robić jakiegoś limitu perełek w EQ, to już tak samo jest skopiowane z innego serwera, to postanowiliśmy, że zrobimy trochę inaczej. Więc perełkę będzie można rzucić raz na 5 sekund. Po prostu będzie taki timing perełek, także. I Tego nie teraz możemy zademonstrować, bo my właśnie w administracji jesteśmy, a to jest ten. To my nie działa mamy tak tego po na prostu. systemie permisji, że no. I jeszcze wspomnę, ktoś powie, no kurwa, jak to perełki co 5 sekund? Przecież ja chcę wyjść z fosy, tak? No i macie rację, pajączka nie zrobicie. Lecz na początku myśleliśmy, żeby nawet różdżek nie było, ale wtedy to byśmy za bardzo utrudnili grę. Zostają różdżki, które tepają was na spawna. I zostaje też w razie Bóg, gdybyście wpadli, to po prostu musicie zlogać i poczekać na gildy. No po prostu nie ułatwiamy tego aż tak bardzo, tak? No musicie sobie poradzić bez perełek. Albo gildia wam pomoże, albo różdżką na spawna i to tyle. Bo nóżek wam nie zrobił w fosie podczas PvP, więc no klepa, tak? Na tyle mam do powiedzenia. No i co teraz mogę jeszcze powiedzieć? O kit VIP-ach. Co one mają? Jako, że serwer musi się z czegoś utrzymywać, tak? No to kit VIP-y są, ale no co one mają? A więc tak, kit VIP-y nie będzie miał kit VIP-a, w sensie, no będzie miał slash kit VIP, ale on nie dostanie, jak to na każdym serwerze, seta, 5 dwóje i wszystko, żeby od razu się klepać. To nie będzie tak łatwo u nas. Bo jak mówimy, klepa ma być na poziomie, nie, że wchodzisz i jedu, kurwa, tak? Weź zrób noc, jak możesz, bo dzień nie lubię rozmawiać. No właśnie, niedźwiedzie wolą noc. Okej. Okay. Więc tak, Kit VIP dostanie takich 5 magicznych gąbek, z których może mu polecieć. Po prostu jeden z fajnych itemów, które po prostu Kit VIP ma, powiedzmy, tak? Na przykład jakiś tam kill-off, No, jakiś tam jakiś kilo, kawałek seta. trzy kawałek seta. Po prostu, nie wiem, jako że puncha dwójki nie będzie, tylko będzie punch jeden, to po prostu będzie miał też bardzo mały procent będzie miał na po prostu dropnięcie takiego puncha jedynki. Po prostu będzie to zbalansowane strasznie. No ale jak już powiedzieliśmy wcześniej, on będzie miał 300 homey na przykład, będzie miał komendy na spawn, będzie miał typanie, no i inne takie bajery. No, żeby to też jakoś, no miał coś z tego ktoś, tak? No to w sumie, kurde, co jeszcze będzie miał gracz, wam powiemy. No gracz będzie miał, nie będzie miał komendy spawn, będzie miał tylko VIP. Będzie No miał. gracz tam jednego set homa będzie miał TP akcept, No myślę także dokładnie. ten. No i te normalne komendy oczywiście, tak, które no, powinien mieć. No i Już w może jeszcze sumie. regulamin, żeby tak ten. No to macie to regulamin. No, nie będzie. Slash regulamin wpiszemy i są tu po prostu podstawowe rzeczy, tak. Spamowanie ban, reklamowanie perm, wymuszanie spamu mute. No i używanie cheatów permik. A i właśnie dodajmy jeszcze o tym, że u nas nie będzie paczki, ale będzie po prostu bardzo dobry anti-cheat. No No. i no bo chuj z tą paczką, tak szczerze, w 3 sekundy się ominie, a my i tak wszystko poblokujemy, mulciaki, nie No bo to jest mulciaki. takie, tak bez sensu, tak? No bo i tak byśmy musieli tego antyczyta mieć, jakbyśmy tą paczkę mieli, no Dokładnie, to jest no. bez sensu, to jest takie.
No nie wiem jak Na to chuja określić, potrzebne, no po tak? prostu, no, na chuja potrzebne, No i dokładnie. w sumie to wszystko będzie potrzebne poblokowane, co najpotrzebniejsze poblokowane i kurde, coś miałem mądrego jeszcze wam Teraz może jeszcze zrobić. kiedy start serwera. A, start serwera to będzie wakacje 20, którego by zapomniałem. 24 o godzinie 17:30. No i właśnie dokładnie jak powiedział Glodarek, czyli jest jeszcze dużo czasu, my w ten czas wszystko ładnie do ostatniego kurde guziczka dopniemy, No i żeby jeszcze się takie ten, udało się. że, bo tam widziałem pod komentarzem coś tam o logowaniu auto premium. To już jest. Może Tak, no zademonstrować mogę może. zademonstrować właśnie. Multiplayer, To. WNHC. Ja mam premium oczywiście, ukradnięte. No i widzicie, znalazłem na luzie. No i po prostu postanowiliśmy, że zrobimy coś takiego, że non-premium będzie po prostu, no będzie takie lobby małe, tak? Tam się logujecie, a później po prostu automatycznie was łączy z serwerem, jak są oczywiście wolne sloty. No i jeszcze Więc oczywiście no. VIP będzie miał zarezerwowane No, slot. zarezerwowany slot. Chciałem właśnie to powiedzieć. No. Dobra, no to chyba tyle. No, o Tam item będzie. shopie myślałem też, żeby wspomnieć, ale na razie powiedzmy jeszcze go nie zrobiliśmy nic kurde, w tym item To tutaj shopie kawałek się nic pospawnie, jeszcze przejdź, żeby tak mniej więcej pokazać co i jak później w trailerze będziemy ten. spawn nie jest jeszcze dokończony, tak wam powiemy. Tu jest tylko po prostu zrobione, szczerze wy, no ile my go. No zajęliśmy się pluginami niespawnym, więc tutaj będą itemy No na tutaj jest. grindzie. Znaczy spawn jest zrobiony bardzo łatwiutko, wszystko co potrzebne, no bo no, tylko do Żeby tego nie spawn robić ma jakiegoś służyć, tak? niepotrzebnego tego, Dokładnie, tu macie niepotrzebnych. administrację, tutaj regulamin, kontakt z nami, na CS-a, stronę, Facebook, kanał YouTube to będzie mój kanał, ja będę się zajmował serwerkiem. I tu na tych pustach będą wszystkie, pustych będą rzeczy takie jak VIP i inne takie rzeczy, Twitter, YouTube, inne te sprawy. No i co oglądasz? W sumie to tyle, nie? No to chodź wrócimy tam U, do chodź tego się tam jabłka i. wrócimy do naszego jabłka. Okej. Okay. No i cześć. No to co, pożegnajmy się, tak? To, No, siema. mam nadzieję, że czekacie na spawn. I oczywiście, jeśli macie jeszcze jakieś fajne pomysły do serwerka, które można dodać, no to To nawijajcie w jak komentarzach, ty no. powiedziałeś, mam nadzieję, że czekacie na spawn. No, kurde, na start. No cicho. Dobra. Jak macie jakieś fajne pomysły, to nawijać w komentarzach, bo my to wszystko czytamy i. A jeszcze jedna rzecz. Banów po śmierci prawdopodobnie nie będzie, a jak już będą, to na bardzo mały czas, tak? No 5-10 No bo minut myślę. no, nie jesteśmy Coś hardcorem takiego. żadnym albo easy HC, tak? No No jak już dobra. wcześniej w pierwszym odcinku powiedziałem, że survival gildie to nie jest żaden easy HC, medium HC, hardcore i w ogóle takie gówna. Takie trochę. Survivali gildia kiedyś, No dokładnie. takie, no stare czasy. No i nasze zupki kochane, których jeszcze nigdzie nie widziałem. No i dobra, no to tyle, żegnamy się, trzymajcie się i nawijać w komentarzach. Elo. Yo. Chyba, że ktoś jeszcze chce z nami porozmawiać, to wbijać też na TS-a, nie? My tutaj No mamy z zazwyczaj gości. ts.vnhc.pl, więc Wszystko macie w najlepiej. opisie, każde, wszystkie informacje. Elo. Yo.